Po rozgrzewce Justyna jest, chociaż widziałem, że na kiszce niewiele zrobiła, więc musi się teraz jeszcze podociągać, potruchtała, zrobiła stretching dynamiczny, bo ja też, podobnie jak profesor Iskra, uważam, że sam stretching dynamiczny nam nie wystarczy i dziewczyny też są przygotowane i przyzwyczajone do tego, że po tym truchcie siadają, rozmawiają, muszą się troszeczkę podociągać. Nigdy nie pozwoliłbym sobie na sytuację, żeby któraś z zawodniczek mi zarzuciła, że od razu robiła stretching dynamiczny, rytmy i jest niedogrzana, odniosła kontuzję. Więc po stretchingu tym statycznym Justyna zademonstruje stretching dynamiczny. Ja proponuję tak, że w jedną stronę będziesz sobie truchtała, a z powrotem robisz kolejne ćwiczenia stretchingu dynamicznego. Czyli tutaj trucht, żeby nie było wolnych przebiegów i co rozciągamy? Dobrze, pośladek rozciągamy, czyli przyciągnięcie, puszczenie nogi, wspięcie na palce. Możemy to robić dynamicznie już, aktywnie postawić nogę na dół. O właśnie. Zwracamy uwagę na wyprostowaną nogę, stabilizację, pośladek dopięty. Możesz zrobić teraz jeszcze raz mięśnie pośladkowe, ale już za piszczel. Przyciągamy piszczel za kostkę i za kolano najlepiej. Raz prawa, raz lewa noga, trzy kroki truchtu. Jutro pewnie się nie ruszy, bo już zrobiła jeden trening, a dzisiaj ma drugi, jeszcze taki szybkościowy. Ona myślała, że na wywiad jedzie. Ale tak często bywa. Dobrze, następne ćwiczenie jakieś. Dobrze, czyli taśma przednia, mięsień czworogłowy. Zwracamy uwagę, żeby kolano było przy kolanie. Możesz zrobić przodem do publiczności. Tak. Czyli żeby nie uciekała noga na bok, tylko kolano przy kolanie, wspięcie. Mocne pociągnięcie biodro z przodu. Dobrze, dalej. Ja mam, znaczy, dobra, to może dwugłowe w skłonie. Raz prawa noga, raz lewa. Jest tylna noga ugięta. Idziemy sobie dynamicznie. Jak najszybciej w przód. Prawa do lewej. Inna wersja ze skrętem Justyna. Dobrze, przetruchtaj dalej. Ty się rozgrzewaj, ja będę komentował. Bo ty potem czekasz. A jak coś jeszcze mi będzie brakowało, to dorzucimy. Wypad ze skrętem. Możesz się zatrzymać w połowie, nie? Czyli plus, minus, teraz się zatrzymaj. O właśnie, i druga strona. Dobrze. Dobra, i trucht. Dobra, to zacznij w połowie już teraz, krótsze, albo dobra, lubisz biegać, to całe kółeczko. Wypady jeszcze. Jak da radę, to można położyć przedramię na tartanie, ale jest to bardzo ciężkie, nie musisz robić, Justyna. A to drugie przedramię. Dobra, przetruchtaj. No to może teraz deska, co? Ze stania do deski.
rękami. Zrób dwa razy. I wracamy nogami. Najlepiej na całych stopach, wtedy fajnie jeszcze łydki Achillesy, płaszczkowaty rozciągamy. Druga wersja, tyłem stań. Możesz zrobić deskę, albo się podeprzeć, zrobisz deskę. Tak, i wracamy rękami. Do stania jeszcze. Jeszcze raz. Dobrze. I uznajemy, że Justyna jest porozciągana, przechodzi do ćwiczeń w ruchu. Zrób parę akcentów i wchodzimy na płotki. Raz prawa, raz lewa noga, akcent A, stopa na siebie, druga noga wyprostowana. Na pośladek to samo, stopa na siebie. AC, raz prawa, raz lewa. Skipy. Koniec rozgrzana? Dobrze. Często przed treningiem szybkości robimy tak zwaną aktywację. Z samych stóp odbijamy się na takich płoteczkach albo robimy ze skoki w głąb i później dopiero robimy sam albo trening techniczny, albo szybkościowy. Cały czas, żeby ta sprężystość stawów skokowych była zachowana, żeby była ta reakcja na podłożu. Bo jak wiemy, na 400 metrów końcówka dystansu jest biegana głównie z tej sprężystości. I najlepsi zawodnicy właśnie mają ją bardziej wypracowaną. Ta sprężystość jest większa, ta sztywność Achillesów. Wszyscy są tak samo zmęczeni, wyczerpani energetycznie i wtedy im bardziej ta stopa oddaje, tym jeszcze można kontynuować bieg. Dlatego my się nad tym bardzo też skupiamy i to ćwiczymy. Dobrze, zrób dwa razy samych stóp. Robimy 5 razy powiedzmy, ale tutaj wiadomo na potrzeby pokazu jest 2 razy. Widać, że cię nosi. Można się generalnie bawić tutaj z tym treningiem. Właśnie mi wpadło do głowy, tylko że są daleko te płotki, to nie będę ci robił, są za daleko. Jeszcze raz zrób to samo. Zwracamy uwagę na tą grzbietową pracę stóp. Krótka reakcja i praca stóp na siebie. Dobrze, chodź na skrzynię. Albo robimy coś takiego, albo na przykład robimy ze skoki w głąb ze skrzyni. Samych stóp. To możesz 5 razy zrobić. Dawno tego nie robiliśmy, także nie wszystko idealnie wychodzi. Zrób przodem. Zobaczcie Państwo, że no, pewnie jej się nogi nie schodzą do środka. Kolana są równolegle. Także na pewno takie ćwiczenia, jak widzicie, że dziecko się odbija albo zawodnik i koślawi kolana, no to raczej nic nie wnoszą. Mogą spowodować kontuzję. OK, wystarczy. Tutaj mamy już, jesteśmy po rozgrzewce, po tej aktywacji takiej szybkościowej. Przechodzimy do marszy na płotkach. Takie same marsze albo podobne robimy też na wysokich płotkach, ale to będzie profesor robił. My robimy na niskich płoteczkach. Proszę, marsz A przez środek, raz prawa, raz lewa. Zwracamy uwagę, żeby odbijać się z nogi postawnej, zakrocznej.
Chodź jeszcze raz, stań tutaj koło mnie, bokiem, podnieś się. Tak byś miała stanąć, tak? Do marszu. Zwracamy uwagę, wysoko na śródstopiu. Trój wyprost, noga wyprostowana, tak? Barki z biodrem, z kolanem, z kostką w jednej pozycji. Udo przynajmniej do poziomu. Trzymaj, trzymaj. Stopa na siebie, tak? Nie wychodzi za bardzo do przodu, nie otwieramy się. Nie jest też przy pośladku. Jest tutaj pod kolanem. I zmiana następuje poprzez odbicie z nogi zakrocznej. No to zrób w miejscu na razie jeden taki ruch. Odbijamy. Nie. Właśnie nie kładziemy i dźwigamy, tylko odbijamy się. Noga goni nogę. Lepiej ci to wychodzi tam, to iść tam zrobić. Noga goni nogę, kolano goni kolano. Dobrze, i szybko przenosimy zadartą stopę od razu do przodu. Nie zostawiamy nogi gdzieś tam, tylko jest od razu ruch do przodu. Jeszcze raz. Umawialiśmy się na jeden trening, a przy okazji to, co mówiłem na poprzednim wykładzie, zrobi dwa treningi. Tak samo jak na treningu wybiera sobie czasami odcinki, nie wiedząc, w co się pakuje, tak samo tutaj drugi trening. Tak? Luźna góra, nic tu nie jest sztywne, na 400 metrów to, co powiedziałem, ma być luz, ma być szybko i luźno. To samo ćwiczenie bokiem. Twarzą do publiczności. No. Przez środek. O, widzisz, tutaj fajnie noga goni nogę. Bardzo dobrze trzymaj stopę zadartą cały czas. Noga prosta. To są fajne rzeczy, bo myślę, że w każdym sporcie się tak naprawdę przydadzą i w sportach zespołowych. Tak, mój 8-letni syn takie rzeczy robi. Zaraz go tu zawołamy i pokażę. Dobrze. I z boku teraz może akcent A. Jedna martwa, druga na siebie. Możesz się rozpędzić dwoma krokami. To są rzeczy, których dawno żeśmy nie robili tak naprawdę, bo dopiero wchodzimy w trening tak naprawdę. Dobrze, wyżej troszeczkę na śródstopiu i na biodrze. Ale widać, jaki jest rytm. To jest po prostu pociąg, który jedzie. Uderzenie jest pach, 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 pach. Nie ma klejenia. Proszę, druga noga. Ja się śmieję, że Justyna ma jedną nogę słabą, a drugą jeszcze słabszą. Dobra, wystarczy. I przez środek jeszcze takie marsze też na tą sylwetkę, na trój wyprost, na szybką reakcję na podłożu i co generalnie techniczne. Dobrze. To jest prawa, lewa, tak? To jest jedno z niewielu ćwiczeń, gdzie właśnie ten ruch taki pod siebie kształtujemy. W większości robimy te raczej uderzenia o tartan, a nie takie przesuwanie tartanu do tyłu. Zrób jeszcze raz to samo, a potem się cofniemy i zrobisz na jedną nogę, bo to jest na dwie nogi, lewa, prawa. Za każdym razem się zatrzymaj nad płotkiem i szybko na ziemi. Pak, pak, pak. Tak, dobrze. Tak. Dobrze. Jakaś przerwa. Trener Król mówi, że trzeba się nawadniać. Na treningu, to nie wiem. A trener ma medalistów, także trzeba go słuchać. I na jedną nogę, łatwiejsza wersja. Tak, odbijaj się z tylnej nogi jeszcze bardziej. No lepiej trochę. Dobra.
stopę pod udem, żeby się nie rotowała na zewnątrz. Zrób do połowy jeszcze na lewą i od połowy na prawą. Jedną nogę tylko, nie? Tylko nie chcę, żebyś dwa razy robiła całość i to. Dobra, zmień sobie. Trzymaj wyprostowaną nogę postawną. Dobra. I możemy sobie zrobić już teraz takie skipy przez te płotki. Zazwyczaj robimy to w ten sposób, żeby to nie było wysoko kolano w miejscu, tylko żeby się przesuwać. Na razie jest na ciasno. A potem będziemy się oddalać. Możesz wziąć rozbieg i tam wyhamować. Jest materac, także jest bezpiecznie. Dobrze. Jeszcze raz. Może z powrotem akurat to są takie płotki, że nic się nie dzieje, jak na nich się zrobi w drugą stronę. Chcesz odpocząć? Właśnie. Moim konikiem jest trening wytrzymałości, no ale już rano robiłaś i tutaj no bez sensu pokazywać, jak biegasz dookoła. Zrobimy to w innej formie. Pach, 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 pach. Mógłby być szybszy ten nabieg troszeczkę. Aczkolwiek fajnie się rozpędziła na płotkach. Zwracamy uwagę, żeby się pchać barkami, kolanami w przód. Teraz jeszcze oddalamy sobie. Żeby wszystkich nie mierzyć, to jest oczywiście proste. Kto trenuje płotki, to wie, że się dodaje na każdym o jedną stopę. Nie trzeba mierzyć. O kurczę, zmęczyłem się. To co dopiero ty masz powiedzieć? Także widzisz, trener też się męczy. Dobra, nabieg i to samo skip, a taki biegowy skiporyt. To już coraz bardziej przypomina bieg. Możesz wrócić marszem, będzie dłuższa przerwa. I generalnie możemy sobie to jeszcze wydłużać, ale do tego momentu, kiedy ona nie będzie tam sięgała za ten płotek. Ona ma aktywnie ściągać tutaj pod siebie w dół stopę. Troszkę wyżej jeszcze. Nie kolana, ale na śródstopiu, na biodrze. Dobrze, damy zawodniczce chwilę odpocząć, bo nie będzie ode mnie telefonów odbierała. Tak samo jak robiliśmy A, można zrobić B, z tym, że co jest ważne, żeby się odbijać z nogi i aktywnie ściągać pod udzie, pod siebie. Tutaj jak będę stał z przodu, to będę widział podeszwę. Przed chwilą ta noga nie wychodziła do przodu, a teraz ma troszeczkę wychodzić i schodzić w dół. Bardziej to nie jest taki skip B, jak nas uczą, tylko bardziej taki rowerek, taki skip B biegowy. Proszę, Justyna. Widzimy, że prawa stopa lepiej pracuje, a lewa jest troszeczkę jeszcze obciągnięta, więc popraw tą lewą stopę, która była skręcona. Jedna była skręcona i do tej pory pewnie jest nienaprawiona super, więc takie rzeczy później wychodzą. Po każdym postawieniu stopy ma być przesunięcie, tak jest. Jak widzimy,
nie leży, nie jest odchylona, tylko barkami, przynajmniej jest prostopadle do podłoża. Pcha się do przodu. Bardzo dobrze. Trzeba też zawodniczkę pochwalić, bo wtedy lepiej trenuje. Dobra, jedną stopę więcej damy. Tu nie ma za bardzo gdzie wyhamować, ale jakoś sobie poradzimy. Ubezpieczona jesteś? Tutaj cztery. Chyba jest tutaj już dobrze. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Normalnie oczywiście można by założyć kolce i robić te ćwiczenia już w kolcach. Natomiast no, tak jak mówię, Justyna jest po ciężkich kontuzjach i ona się gdzieś tam w ten trening wprowadza. I teraz robimy sobie już nabieg i biegamy na tych płoteczkach. Najlepiej jeszcze jak jest wybieg i tym samym stylem kończymy ten bieg. Nie, że od razu hamujemy za płotkiem, tylko staramy się przenieść to, co żeśmy się tutaj nauczyli. Aktywne ściąganie nogi w dół na technikę biegu bez płotków. Proszę. Całkiem przyzwoicie. Technicznie teraz jeszcze szybciej to zrób. No. Powiedziała mi, że trzeba było powiedzieć, to by rano treningu nie robiła. Ciesz się, że nie robimy siłowni, bo już siłownię robił trener Król. No bardzo dobrze. Wszystko ok? Dobrze, to już ściągamy. Tak jak mówiłem na wykładzie, takie rzeczy robimy nie tylko w przypadku kształtowania szybkości techniki biegu. Teraz powinna Justyna tak naprawdę, zakładamy, że miała kolce, powinna mieć dalej kolce i powinna zrobić sobie płaskie rytmy, takie szybkościowe już. No nie będziemy jej kazali zakładać kolcy. Takie ćwiczenia robimy też, myśmy przynajmniej robili w przypadku kształtowania wytrzymałości szybkościowej. To co mówiłem, że już nabiega, przypuśćmy, że to jest stadion, 150, 20 metrów się rozpędzała, 80 metrów biegła na płotkach. To było przed Berlinem. Do tej pory ma rekord życiowy stamtąd, więc chyba wrócimy do tych metod. I to było 4-5 razy 150 metrów, gdzie te odległości jakby na końcu się tam nie zmieniały. Realizujemy taki trening też podczas przygotowań do hali. Staramy się tutaj obiegać te wiraże jak najlepiej zawsze. Ustawiamy też pachołki, zwłaszcza tam na początku, po to, żeby wymusić na początku wyższe kolano. Tu ewentualnie tych pachołków nie musi być, albo jakieś tam listwy, bo wiadomo, że na wirażu z górki to zależy nam, żeby jak najszybciej łapać ziemię, a nie dźwigać jakoś specjalnie kolan. Tak samo te pachołki są ustawione w ten sposób, że tutaj jest troszeczkę mniejsza odległość między nimi i tam jest troszeczkę dalej. Więc Justyna, zrób nabieg, przebiegnij się do wirażu. My już ustaliliśmy, że Justyna w tym roku startuje na hali, także tak wcześnie jeszcze nie zaczęłaś nigdy przygotowań. W lutym mi za to podziękujesz, mam nadzieję. Czyli nabieg musi być tam z 20-30 metrów. Justyna, to nie jest za daleko, to jest mniej więcej tak jak tutaj miałaś. Albo jeszcze krócej, także bez specjalnego spinania się. Nabieg i bardzo rytmowe przebiegnięcie wiraża, wirażu, co jest najistotniejsze w biegu na hali.
Da radę czy nie? Nawet zacieśnia za bardzo. Dobrze. Tak jak już wszyscy widzieliśmy, jest to dla niej za ciasno. Tutaj miała 6 stóp, tam miała 5, ale też tak naprawdę nie wiedziałem, w jakiej jest formie, bo wiadomo, jest po kontuzjach i trening zimowy. Czyli trzeba by to teraz poodsuwać gołym okiem, to też widać, że to było takie za ostro sobie wzięłaś i jeszcze raz zrób. Jeszcze raz, ale postaraj się to tak bardziej przerytmować. Nie biegać długim krokiem, nie rozciągać się, skracać ten krok, aktywnie stawiać nogę. Aktywnie, pak, 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 pak. Wykorzystujemy zawsze ten zbieg, robimy też rytmy z czwartego toru. Generalnie przygotowując się do hali, to każdą fazę biegu ćwiczymy. Ćwiczymy start niski na wirażu, gdzie też się inaczej blok ustawia. Ustawia się bardziej na środku albo nawet na zewnątrz i do zewnątrz, żeby zawodnik nie spadł. Jak cię chce, Justyna, to przestaw jeszcze ten pachołki, co? W przerwie. O jedną stopę sobie twoją przestaw i to będzie dobrze, no. A ja jeszcze wytłumaczę przy okazji. Czyli blok ustawiony na hali jest troszeczkę inaczej, jest bardziej na zewnątrz, żeby zawodnik nie spadł, czy zawodniczka. Ćwiczymy starty niskie, ćwiczymy wejście w wiraż, bardzo często ćwiczymy takie przełamywanie troszeczkę tej prędkości, zbieg po wirażu albo zbieg po wirażu i zajęcie dobrej pozycji po 200 metrach. Zobaczymy, czy to dobrze nam wyjdzie. No rób, 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 rób. Jak coś, to nie będzie teraz na mnie. Wszyscy są świadkami. Zrobimy tylko do połowy, a od połowy zbierzemy już. Oj, coś mi się wydaje, że tu jest daleko, ale dobra, wystarczy, wystarczy. Ten już tu na bank jest za daleko, daj. No. Dobra, to tylko do połowy i później puszczasz nogi, żeby się zatrzymać. Masz trochę dalej, więc się musisz rozpędzić. Dobra, ja już gołym okiem też widziałem, że tutaj dotąd są podobne przestrzenie, tu już jest dużo dalej, tu też dużo dalej i tu też. Czyli było widać, że ona ten krok ciągnie, nawet dobrze wyszło, bo wyszło inaczej niż chcieliśmy, ale można powiedzieć, na czym nam zależy. Nie na tym, żeby ona miała niesamowicie długi krok, tylko żeby ona aktywnie stawiała stopy czy tam nogę, a tutaj było widać, że skacze, naciąga, sięga palcami w przód. Dobrze, to teraz jeszcze pokażesz w przygotowaniach do hali, jak wykonujemy zbieg i zajęcie. Już będzie 80 metrów. Jak trenujemy zbieg i zajęcie dobrej pozycji po 200 metrach. Przy 400 metrach pierwsze koło praktycznie biega się po wirażach i później jest zejście do bandy. Tu jest zielona linia. Proszę. Pierwsze metry za darmo, bo z górki i na ATP. I teraz staramy się przyrytmować, wykorzystać zbieg z górki, dlatego ci
zawodnicy, którzy są na zewnętrznych torach, są bardziej uprzywilejowani, bo mają większą górkę, mogą się łatwiej rozpędzić. Od, ja to nazywam wieloskok kulawy, czyli na jedną nogę. Jest to takie ćwiczenie nawet nie tyle skocznościowe, co szybkościowe. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej zaatakować podłoże. 2-3 kroki na biegu i powiedzmy, nie wiem, z 3 do 5 odbić, żeby spokojnie wyhamować. Na jedną nogę. Napędzamy się z każdym razem. Dobrze. Jak widzicie, nie jest to aż tak bardzo skocznościowe, a raczej z każdym krokiem ona jest coraz szybsza. Na drugą nogę. Generalnie wolałbym, tak powiem szczerze, w tym momencie robić to w tamtą stronę na tym podłożu. Ono jest i amortyzuje, i oddaje. No ale nie ma takiej możliwości, bo nie ma gdzie wyhamować. Zwracamy uwagę na zadartą stopę i aktywne ściągnięcie pod siebie. My staramy się większość tych rzeczy robić na śródstopiu, chociaż w skokach pewnie wieloskoki czy w trójskoku z całej stopy się też wykonuje, natomiast te wszystkie sprinterskie elementy ja cały czas uczę, żeby na śródstopiu, żeby było jak najszybciej. W biegu nie występuje ten element przejścia przez piętę czy przez całą stopę. Dobrze, i teraz sobie już mieszamy. Robisz 2 odbicia na prawą nogę, 2 biegu, 2 na lewą. Nie otwieraj od razu tak podudzia. Druga, o właśnie. I tak na przykład po 3 razy, po 6 odbić na każdą nogę w sumie. W zależności w jakim okresie. Jak jesteśmy w okresie zimowym, to potrafimy robić wieloskoki nawet na 100 metrach. Natomiast ja nie jestem jakimś tam super fanem takiej siły biegowej, tak jak mówiłem, żeby tylko kilometry się liczyły. Raczej mi się rozchodzi o to, czy chodzi mi o to, żeby było to technicznie zrobione i szybko, żeby się nie kleić, żeby było odejście, żeby się zawodniczka przesuwała. Zresztą, tak jak widziałem u Patryka Dobka, to też tych kilometrów siły biegowej nie było nie wiadomo ile. Tyle, co trener pokazywał tam, bo od razu przeliczyłem gdzieś tam do 1000 metrów. Dobrze, to mieliśmy na 2 razy prawa. 2 kroki biegu, 2 lewa, to teraz jak się zmieścimy, to 3 razy prawa, 2 kroki biegu, 3 razy lewa. Dwa kroki biegu i druga noga, dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz, bo się nie zmęczyłaś. Nie, normalny wieloskok już zrób. I te wieloskoki też robimy w różnych formach, albo z miejsca. Akurat to Justynie najgorzej chyba wychodzi, nie Justyna? Z miejsca, to ci nie każe z miejsca, tylko z rozbiegu, kształtując te pierwsze kroki i tą moc odbicia z bloku, albo z nabiegu. Proszę, z nabiegu. Jeszcze raz. Aktywnie ściągaj podłudzie. Nie, dobrze to robisz, ale zawsze może być lepiej, nie? Pierwsze wieloskoki po 3 miesiącach. Ja myślę, że nawet dłużej. Już tam, już na końcu, to ja już ci nie kazałem trenować. Ty już odpoczywałaś. O właśnie, tu widzimy, jaka Justyna jest dynamiczna. I jakby było 100 metrów, to by zrobiła w ten sposób 100 metrów, jak 200, to 200 tak samo. Ja myślę, że z mojej strony to by było tyle. No nie chcę tutaj jej katować. Robimy hopy, tak? Robimy hopy i zawsze Justyna robi na 76 centymetrów, czyli na tym najniższym, najniższej dziurce. A rok temu żeśmy w grudniu, mówię, Justyna, na pewno cię stać na więcej. I dźwigaliśmy te dziurki, dźwigaliśmy i zrobiła na metrowy, 1,7 m
płotkach, ostatni płotek. Więc płotek miała gdzieś dotąd. Oczywiście są takie płotki fajne tutaj składane, że się nie bała. Nie ma ich nawet na hali w tej chwili. Że po prostu jakby w niego wpadła, to on się złoży, ta poprzeczka. I nagle się okazało, że ona potrafi 1,7 m przeskoczyć, więc to się też nie bierze z powietrza. Te wyniki tylko po prostu i z ciężkiej pracy i z tego, że no jest dobra dziewczyna i we wszystkich elementach. Nie ma jakichś tam słabych elementów, poza może troszeczkę szybkością. No ale próbujemy coś z tym zrobić. Jeszcze nie kończysz kariery, to może się uda.